Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński i Rafał Okuniewski. Rafał Okuniewski, nowym żółtowcem na Arwie, czy małe sate do Ostrowia. Witamy serdecznie. I może panowie zaczniemy od tej ceremonii podpisania kontraktu. Ja tu jest na 2 lata. Będziemy na pewno się starać, aby ten sezon nie był gorszy. Ja ze swojej strony będę robił wszystko, żeby być wyżej, bo w tej klasyfikacji byłem wyżej, tylko ta końcówka sezonu. Minęło kilka lat i jestem, także Łodzi Wydział Klubu i firma pana Jana i Andrzeja dopiła swego. Myślę, że przyniesie to dobry rezultat. Drużyna na papierze teoretycznie wzmocniona w stosunku do zeszłego sezonu. Niestety rywale też się wzmacniają, ale na pewno tanie skóry nie sprzedamy. Na pewno będziemy mocniejsi niż w zeszłym sezonie. Uważam, że w tamtym roku skazowano nas gdzieś tutaj na pożarcie. Udowodniliśmy, że byliśmy mocną drużyną, byliśmy kolektywem, byliśmy zespołem. No i dochodzi tutaj do naszego zespołu Rafał, który jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i bardzo dobrym zawodnikiem, a więc uważam, że będziemy na pewno tyle mocni, że jesteśmy w stanie powalczyć tutaj o play-off. My mamy informację Polaków zwięzioną, jesteśmy spokojniejsi w przyszłym sezonie. W tym roku nam się troszeczkę szczęście dopisywało, udawało, ale teraz wyjedziemy spokojnie i myślę, że jak będzie spokój, to będzie i wynik. Chcemy zaapelować, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, dla całej społeczności lokalnej, biznesowej, że warto przyjść do tego klubu i warto wspomagać ten klub, bo idziemy w dobrym kierunku, ale drodzy Państwo, wszyscy byśmy chcieli coraz więcej, coraz lepiej, ale nie da się tego zrobić bez sponsorów i bez pieniędzy. Są 3 podwoje, które nasza firma przekaże dla szkółki. Tu trener podzieli między tych swoich podopiecznych, który usiądzie tam. 2 podwozia to są zakupione od Bartka z Maźnika. Jeden jest od Michalsena, który w tym sezonie był używany. Jeden przez mistrza świata, drugi przez mistrza Europy. Chciałem podziękować i trochę może sprostować, że nie do szkółki, tylko do naszych finałów będą przekazane. Na pewno będą z pożytkiem użytkowane. Znany niemiecki tuner Antony Nischler. Witamy serdecznie. Praktycznie można powiedzieć, że trzon drużyny będzie współpracował z Antonem Nischlerem. Startować na silnikach niemieckiego tunera będą przede wszystkim Tomasz Gapiński, który już od ponad 10 lat współpracuje z Antonem Nischlerem, ale również Rafał Okoniewski, no i również Grzegorz Walasek, a przede wszystkim pan Anton zadba o sprzęt ostrowskich juniorów. I to bardzo ważne, żeby od samego początku ci nasi młodzi chłopcy mieli sprzęt właśnie z najwyższej półki. Takim wspólnym pomysłem gdzieś tutaj było to, aby pan Anton wziął pod skrzydła nasz klub, abyśmy ściśle współpracowali, bo myślę, że tutaj, jeśli chodzi o konkretne kluby, to niewiele klubów współpracowało ściśle bezpośrednio z Światowej Sławy Tunerami, więc uważam, że to może być bardzo dobry ruch, to kolejny taki ruch ku temu, żeby Ostrowia była silniejsza.